podziękowania dla wspierającego. Aktualnie jest jeden, czyli Vincent Discord. Dzięki za wsparcie. Siema, witam ponownie w Wampirkach. Ja sobie tutaj ostatnio na owku pozbierałem trochę Coopera. Także zrobimy sobie dzisiaj lepszy ekwipunek po prostu. Więc pyk, zabieramy sobie to. Mam 42 sztuki. Nie jest to jakoś super dużo, ale na coś tam powinno wystarczyć. Najbardziej to bym chciał... W sumie nie wiem, co bym chciał. Raz zobaczymy, co w ogóle mogę zrobić. Na to potrzebuję leather. I te core thready, to jest chyba najtrudniejsze do zdobycia. Oprócz tego, jeżeli chodzi o narzędzia, to jakoś bardzo ich nie potrzebuję. Ledera troszkę mam, 47 sztuk. Gorzej będzie z tym core threadem, bo tego dosyć mało leci. Ale zobaczymy, ile tego mam. Mam 9 sztuk. Więc z 2 itemy może zrobię? Tak, wychodzi na to, że zrobię 2 itemy, czyli zrobimy sobie klatę i spodnie. Na kolejne 2 itemy to tam, jak będę biegł po kolejne bossy, to po drodze tam będę wybijał i zbierał te itemy. Dobra, także mamy wykraftowane, zakładamy sobie, pyk, to mogę schować, to mi się już nie przyda. No i co, jeszcze mamy 3 itemy do zrobienia. Tutaj klofa potrzebuję, klofa chyba nie mam w ogóle. Teraz zobaczę, tu nie mam. Mam 2 sztuki, potrzebuję 4, także jeszcze troszkę będzie trzeba nafarmić. Pytanie, jakie mamy bossy teraz? Tutaj mamy Big Stasha i tutaj mamy Woodworking Bench. Żeby zrobić tego questa, to muszę zrobić podłogę, a żeby zrobić podłogę, to potrzebuję grindera. A żeby zrobić grindera, potrzebuję whetstone'a, czyli będzie trzeba się wybrać na farming tego. Pytanie, gdzie to w ogóle leci? Tutaj jest whetstone, czyli na pewno tu będę musiał się przejść. No i oprócz tego póki co nie mam więcej odkryte, ale pewnie są jeszcze jakieś miejscówki. Przy okazji wszędzie jest po drodze ten core thread, więc też sobie po drodze to pofarmię, żeby zrobić całego seta już lepszego. No i w sumie tylko tego mi brakuje. Comperingoty mam, planki też powinienem mieć prawdopodobnie. No i do tego będę potrzebował... Czekajcie, czego trzeba na podłogę? Stone bricki. To później będzie się tam przerabiać, czyli stone jeszcze muszę po drodze pozbierać. Dobra, to zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie, jak będę potrzebował dużo stone'a, to zrobię sobie copper mace'a, czyli potrzebuję 12 planków. Planki akurat mam. Zrobimy sobie copper mace'a, żeby to po prostu szybciej wydobywać ten kamień i tak dalej. Aktualnie mam 25 item level, a kolejny boss jest na 20 item level, także pójdziemy sobie go zrobić i tam po drodze zahaczę różne miejscówki i polutuję sobie je na te itemy, żeby po prostu polecieć dalej z questami i tak dalej. Poodkrywać nowe itemy. Dobra, także mam copper mace'a, nadal mam 25 level. No i co, i lecimy. Niestety jest dzień, także fajnie, fajnie. No ale jest jak jest. Dobra, zamienię się w wilka, więc wilki już mnie nie powinny atakować. Można na spokojnie sobie lecieć po kolejnego bosika. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się czymś pochwalić, jaką fajną bazę zrobiliście i tak dalej, to jeżeli chcecie poszukać kogoś do gry, zapraszam oczywiście na Discorda, link będzie w opisie. Dobra, ja sobie tutaj dotarłem na Bandit Encampment i tutaj właśnie będę próbował zdobyć tego whetstone'a. Ja tam chyba potrzebuję 4 sztuk tylko, więc to nie powinno być jakimś dużym problemem. Tu już mam skilla właśnie w tym spirze, więc fajnie. Dużo łatwiej jest. Fajnie też by było jakąś mopkę z jakąś fajną kurde krwią znaleźć. Ale to już nie będzie takie łatwe. W ogóle ten boss, na którego chcę zapolować, chyba jest tutaj, jak się nie mylę. Także nie dość, że tego whetstone'a to sobie zdobędę, to jeszcze prawdopodobnie uda mi się tego bosika zabić. Więc fajnie, fajnie. Dwa w jednym zrobimy sobie. No. Aj, kurde, nie zdążyłem. Dobra, pyk. Dobra, problem jest taki, że to jest skrzynka. Otworzymy sobie ją, a mi się gra popsuła. I mam cały czarny ekran. O, dwa whetstone'y, czyli już mam 4. Okej. Okay. No ale muszę grę niestety zresetować, bo nic nie widzę. Gra mi się popsuła po prostu. Dobra, wróciłem. W sumie tu już nie musiałbym
za bardzo farmić, bo te redstone mam, ale chciałbym jeszcze te core thready trochę ich sobie pofarmić, bo one lecą z tych mobków, z tych skrzynek. Ogólnie polecam, jak jesteście w takich miejscówkach, to rozwalasz wszystkie te skrzynki, które da się rozwalić, no bo z nich bardzo często też lecą różne macy. Także polecam. Darmowe macy to są, nie? O, i dropnąłem w ogóle crossbowa z mobków. Crossbow jest fajny, tylko on strasznie wolno bije, ale można sobie na daleko pykać w moby. Cyk, cyk. Tutaj możemy sobie teraz go... Chciałem powiedzieć zamrozić, ale niestety dostałem stuna. No i możemy dalej z crossbowa lecieć, nie? Także, no ten crossbow jest całkiem fajny. Czy ja umarłem? Jeszcze nie. O, ale kurde, ciężko. Mogą się uleczyć. Dobra, hit. Cyk, counter. No, raczej nie powinienem tutaj umrzeć. Dobra, udało się. Na szybko się uleczę, żeby w razie czego nie umrzeć. Ja mam w ogóle, jaką mam krew? 10 do 20% chance critical strike on weapon attacks. No tylko brute quality tylko 12%, nie? Tam miał mobek 1,37%, ale miałem 3 mobki na sobie. On miał najmniej HP, więc nie udało się niestety tego ogarnąć. Ja też nie miałem tyle HP, żeby móc przytankować te hity, nie? Jak będę z niego tą krew brał, niestety. Tutaj tego się nie da rozwalić, okej. Okay. To główną skrzynkę chyba otworzyłem. Bo to była ta skrzynka tutaj. Tu jakiś fishbone jeszcze, dobra, no to lecimy za bosikiem. Bosik prowadzi nas tam. Aha, tylko muszę stąd wyjść najpierw. W sumie doszedłem na cmentarz. I czy to będzie ten bosik? Na cmentarzu? Z tego co pamiętam, to on nie był wcale aż taki łatwy. Także może być ciężko, no ale zobaczymy. A nie, to nie jest jeszcze ten boss na cmentarzu, bo krew mnie prowadzi za tą miejscówkę. Było to dobrze, bo na tym levelu myślę, że byłoby mi ciężko z tym bosikiem. On jest dosyć trudny. Bardzo możliwe, że ten bosik będzie tutaj, na Bandit Copper Mine, bo ślady tam mnie prowadzą. Zaraz zobaczymy. Gdzie są ślady? Tutaj. Tak, czyli on prawdopodobnie będzie tutaj. To co, wbijamy się. Co tu jest fajnego do dropnięcia? Copper ore, copper ingot. W sumie no to może się przydać jeszcze później. O, i złapałem mobka, który ma krew 50%, także całkiem przyjemnie. I co my tu mamy? Aha, czyli większa szansa na kryta po prostu i troszkę movement speeda. No, spoko. O kurde, ile tu jest mobków. Ten boss... A tutaj mnie prowadzi chyba do bossa. Jak to zrobić, żeby nie umrzeć? Kurde, i wszystkie niestety się zagrwały. O, ale dostaję hitę. No, to nie będzie takie łatwe. Dobra, udało mi się bez śmierci rozwalić te mobki wszystkie. Ja się tylko na szybkości uleczę lekko. I niby tam gdzieś mi tego bossa w środku wskazuje, tak jakby był. Także no, jestem ciekawy, czy on jest tutaj. Zaraz zobaczymy. No i dobra, mamy tutaj tego busika. Pytanie, czy on jest trudny. Nie wiem, jakie on ma ataki. Dlatego najpierw chciałbym i tak te mobki wokół pozabijać, żeby one mi nie przeszkadzały podczas walki z bossem. A później... No ale zagrało się też bosik niestety od razu. Zobaczmy, jakie on ma ataki. A, to jest ten bosik, okej. Okay. Upamiętam go. Fajny jest ten skill, ten uderzenie w ziemię. Tylko on chyba zadaje damage dopiero później, jak wybucha. Aj, dobra. Czyli kontra na to działa trochę inaczej niż myślałem. Pyk. Busika chyba nie da się w ogóle nawet zamrozić. Na to wychodzi. Ale mi przewalił. No w ogóle slowa daje. Aj, kurde, za szybko kliknąłem to. Kumpli przywołał chłop. Ty, dostałem to, lol. Było dziwne. Myślałem, że udało mi się tego uniknąć, ale jednak nie.
Kurde, no. Denerwuje mnie to, że on odpycha tym atakiem swoim. Dobra, nie trafił mnie tym razem. No i tyle. I po bosiku. Także pijemy go. No i dostaniemy fajnego skilla. Moim zdaniem przynajmniej fajnego całkiem skilla. Którego będzie można użyć. Ja sobie go chyba dam zamiast tej kontry. Dobra, i teraz tak, mamy J. I mamy tutaj tego skilla. Pod C go sobie dam. I teraz mamy coś takiego. Pyk. Fajne to jest. Dobra, no ja tutaj chyba sobie trochę tego kopera wezmę ze sobą, bo może mi się przydać. W ogóle mam full inventory. O kurde. To może być ciężko, muszę powalać jakieś shity niepotrzebne. Fire Blossom Seed jakieś. Co tu jeszcze mogę wywalić? Kurde, nie wiem, te serca w sumie to mi się nie przyda. Dobra. Biorę się za wydobywanie. Dobra, wydobyłem sobie 600 tego koperora. 660 nawet. No raczej mi starczy, bo to też nie jest serwer PvP z full lootem, nie? Żebym musiał EQ odrabiać, które stracę, także wydaje mi się, że więcej mi się nie przyda. Bardziej właśnie kamień musiałbym wydobyć na te stone bricki, żeby tą bazę zupgrade'ować, żeby był dach. Myślę, że dobrym sposobem na wydobycie kamienia będzie stone golem. A i tak samo jak właśnie koperowy spear, tak samo koperowy mace ma już swojego skilla pod Q. I to jest taki skok. A nie, czy ja dam radę na tego golema? O, wiecie co? Chyba wolę sobie normalnie ten kamień jednak pozbierać. Chyba tak. Dobra, bezpiecznie wróciłem do bazy. Tutaj pod bazą cały czas mi się, kurde, jakieś wilki spawnują. Oczywiście będzie trzeba jeszcze tą bazę zamknąć, ale to zrobimy zaraz. A i porzucam tutaj sobie ten copper ore, żeby on mi się przepalał. W sumie, wiecie co, ja to usunę. Aha, czyli najpierw muszę to zniszczyć. Dobra, i teraz ja sobie to usunę. Aha, tylko tutaj musiałbym sobie jeszcze powiększyć border. I zrobimy sobie, może nawet jeszcze troszkę to powiększę. O, i taką bazę sobie zrobimy. Kurde, i te wilki mnie podhaczyły, no. Dobra. I zrobimy sobie taką bazę, bo ja będę musiał to i tak zabudować. Bo inaczej nie będę miał dachu. Co się stało? Aha, chyba przez to mi się nie zbudowało. Tak, przez to mi się ściana nie zbudowała. Tak. I potrzebuję, no lambera muszę jeszcze trochę wydobyć, nie? Żeby... Chociaż w sumie, a nie mogę z kamienia zrobić tego? Castle. Wallsy. O, mogę, ze stone bricków, ale trzeba stone bricki i planki. Dobra, czyli tak. Najpierw sobie wezmę, wykraftuję jeszcze lepsze EQ. Czyli rękawiczki i buty. Tu nam się niech to kraftuje. Blood Essence można wrzucić. Baza jest aktualnie na 4 dni i 19 godzin. Oczywiście czasu online. Ten serwer nie działa cały czas, także... Nie ma się co martwić tym. Dobra, więc tak, ja muszę zbudować ten grinder. Production, refinement i potrzebuję grinder. Plank i copper ingoty. Gdzieś mi się tu pewnie wrzuciły copper ingoty. Mam. A planki mi się gdzieś wrzuciły? No coś chyba mało planków mam, będzie trzeba wydobyć troszkę. Dobra, mamy grinder. Pyk. I tutaj będziemy wrzucać prawdopodobnie stone i będą nam wychodzić stone bricki. Po to właśnie, żeby zbudować lepszą bazę. No i podłogę, nie? Podłoga jest potrzebna do tego, żeby właśnie zrobił się dach. Dobra, to ja idę powydobywać sobie, poprzetapiać to i widzimy się na budowie dachu. Trochę mi się już tego poprzepalało, także weźmiemy sobie planki. Weźmiemy sobie też tutaj stone bricki. No i co, zaczniemy budować. Najpierw chciałbym zbudować floor. Aha, jeszcze blood essence potrzebuję. Także 250 tutaj mam. 17 sztuk możemy zrobić. Czemu tutaj nie mogę?
Wooden coffin to blokuje, naprawdę? No dobra, to przeniesiemy to tutaj. Nie przeniesiemy. Dobra, na razie tutaj. Robimy pyk. Czy ja mogę teraz to przenieść z powrotem? Aha, czyli to nie może być na tym. To co ja mam z tym zrobić w takim razie? Nie, po prostu to zniszczę chyba. Ale dobra, na razie sobie zbudujemy to. Pyk. Dobra, no muszę to zniszczyć i zrobię. Niestety. No to nie może tutaj być. Dobra, także mamy podłogę. Spróbuję zrobić te ściany jeszcze drewniane. I zobaczymy wtedy, czy będę miał... Kurde, tutaj mi też ten grinder teraz blokuje. Zobaczymy wtedy, czy będę miał dach, czy muszą być kamienne ściany. Brakuje mi lumbera. Ja całego lumbera wrzuciłem tutaj. Dobra, na razie niech się to nie przepala. Cztery ściany mogę zrobić. No to w sumie niewiele. I ile mi braknie? Dobra, pyk, mamy to. Co? I nic, bo chyba wszystko musi być... z kamienia. Complete a castle room by laying the floors and build surrounding castle walls. Generate roof. Bo tutaj już wszędzie chyba to mam. Tak, czyli wychodzi na to, że muszą być po prostu ściany też kamienne. A na to trzeba, kurde, dużo kamienia. Planków sporo mam. No ale tutaj patrzcie. Ile się robi jeden stone brick? Zaraz zobaczymy. Pół minuty chyba? 3, 2, 1. 20 sekund się robi jeden stone brick. A... no to w ogóle mogę przenieść na środek. A na jedną ścianę potrzeba 10 stone bricków. Także no, trochę tego jest. A ile planków? 6 planków też potrzeba. Czy ja tutaj muszę mieć raz, dwa, trzy... Czekajcie, ja sobie policzę. Dobra, czyli muszę mieć 160 bricków i... stówkę planków. Czyli planków nie mam, bricków też tyle. No, nie mam. Dopiero mam 11... 23 są bricki. Także no muszę poczekać, aż to się przerobi i wtedy wymienimy sobie tą ścianę. Te ściany po prostu na kamienne. A ja w ten czas pójdę sobie jeszcze dorąbać drewna, nie? Żeby planki się robiły. No i przy okazji też kamienia, bo tego też mi braknie. Stwierdziłem też, że nie będę sobie biegał z buta cały czas, dlatego przyszedłem sobie po konia. Kurde, zdobycie tego konia może nie być wcale takie łatwe, jak się wydaje. Te mopki, kurde, są dosyć silne jeszcze, jak na mój item level. Ale zaraz sobie tutaj wykiwamy. Oła. No i dobra, ewakuacja. O Jezu, nie tu. No i chyba się nie uda. O Jezu, gdzie ja wleciałem? Dobra, udało się. Jakoś się udało, na szczęście. No, także kuniem do bazy i teraz wszędzie na koniu będę jeździł, będzie na pewno dużo szybciej. Dobra, troszkę mi się już tego poprzepalało. Mam na 9 ścian z tą bricków, bo planków jeszcze mi trochę starczy. No i teraz tak, pytanie, czy ja muszę to usuwać, tą drewnianą palisadę, czy mogę na tym zbudować? Okej, mogę na tym zbudować, ale pytanie, czy ja dostaję z powrotem materiały. Czy nie lepiej, bo to było zburzyć. Ale nieważne, zbudujemy sobie, zobaczymy ile jeszcze braknie. Dobra, i mamy póki co tyle. Trzeba jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w sumie, no bo jeszcze tutaj te drzwi trzeba ogarnąć, nie? Czyli 60 sumbrików.
Potrzebuję. Mam póki co 10. W ogóle byłem po tego konia, żeby jeszcze jeden grinder zrobić, bo no na jednym to strasznie wolno tu leci. Ogólnie to mogę sobie przyspieszyć ten serwer, żeby aż tyle wszystko nie czekać, no ale nie pomyślałem o tym, a teraz już nie można tego zmienić chyba. Także no, lecimy tak jak wszyscy, bez żadnych przyspieszaczy. Dobra, prawdopodobnie już mam wystarczającą ilość stąbrików. Także tutaj ścianki. Pyk, pyk. A nie, braknie mi chyba jeszcze. Chociaż. Entrance. No i mamy to. Pyk, quest zrobione i mamy stone coffina teraz można zrobić. Tylko pytanie, co trzeba do stone coffina. Grave dust i stąbriki. 20 stąbrików. Ale zobaczymy, czy jest już dach. Oczywiście, że jest dach. Także fajnie. Dobra, no to w sumie tyle.